Siemanko mordeczki, tutaj ja, Tomodyn, babcia Zosia i nasz kocur Figon. Witamy was na naszym kanale Szama TV. A to jest program Fit Szama, a dzisiaj będą ciastka owsiane z bananem. Tutaj bananek. I jako dodatku sobie użyję owoców kandyzowanych. Także lecimy z tym koksem. A babcia dzisiaj będzie się ode mnie uczyć, jak robić te pyszne ciacha. Okej, jesteśmy. Wziąłem tłuczek do ziemniaków, bo nim będę właśnie banany tłukł. I teraz bananki obieramy. Oczywiście. Proszę bardzo. Jeszcze tylko końcóweczki obciąć. Wąsy też. Też akurat się wąsów pozbyć. Końcówki, no bo mogą być robale jakieś, czy chemia tam się też skumuluje. Myślę, że zrobię akurat z czterech. Zrobię podwójną, także akurat będzie oczywiście przepis później. A tutaj to cztery nie roz... i płatki do tego to za mało miejsca. Nie, racja, racja. To zrobimy na razie na dwa. Tyle ciasta. Na razie na dwa, a później już poza wizją mogę spokojnie sobie jeszcze zrobić drugie tyle. Okej. I teraz uwaga. Proszę bardzo, za chwileczkę nastąpi gniecenie banana. Okej. Teraz, gdy już mamy tutaj banany, teraz... Nie, ja już nie chcę mi się już po prostu na plastry. W sumie? No, w sumie. Można by jeszcze dodać. Także babunia, proszę, może, jak możesz to obierz, a ja w tym czasie rozgniotę te banany. Osobiście wolałbym jeszcze trochę zmodyfikować przepis, akurat z bloga Kuchnia Studenta wziąłem. No. Proszę bardzo. A, wąsy, no właśnie. Zobaczcie, bo każdy banan ma takie włoski jakby. A to podobno pod skórę. Bardzo wartościowe jest. No, ja tam tego nie lubię i nie chcę mieć tego właśnie w tym. Nie chcę mieć tego właśnie. A nie wiem, czy tam czasem nie. A, nie wiem, kurde, mogło lecieć. Jeszcze wąs tu. A, jeszcze wąs. Wąs. Ta-ra-ta-ta-ta-tam. Dobra. Gnieciemy dobrze, gnieciemy banany. Bo to ma być nasze spoiwo. To jest w ogóle przepis wegański. Czyli nie używamy jajek. Nie używamy mleka, po prostu same banany są spoiwem. Babunia, możesz rozgrzać już nawet... Już nawet powoli możesz rozgrzewać piekarnię. Tam akurat było, że 180 stopni, ale ja bym na razie nagrzał na 150. Na razie 150, a później zobaczymy. Także ja już się tutaj zajmę, już mogę dać się odpalać. Piekarnię, jak myślisz? Nie wiem, czy już długo to będzie. Nie, bardzo szybko. Góra, dół, 150 i bierzemy nutellówkę, sypiemy jedną szklankę, a właściwie tutaj będzie półtorej szklanki, bo na dwa banany
jedna składka. Jedna szklanka płatków owsianych. No, powiedzmy, że jest. Półtorej szklanki. Łyżkę bierzemy i mieszamy to wszystko. Na koniec dodamy oczywiście co? Bakalie. Ekspresowo to się robi. A pieczemy przez około 15-20 minut. W temperaturze tam było, że 180. Ja bym dał 150. To się przynajmniej nie przypali. 150 nie może. A dlaczego nie? Bo to jest niska temperatura, nic nie upiecze. Rozumiem, także 170, 180. Dobra, no to słuchamy się babci, bo oczywiście babcia to wiadomo, mistrzyni cukiernictwa. Teraz bierzemy tutaj naszą mieszankę owoców kandyzowanych, ale możecie dodać jakąkolwiek chcecie. Mieszankę orzechów, czy jakiś pestek. Wrzucamy to wszystko. Ładniutko, pyk. Chyba, żebym jeszcze może dodał żurawinki, jakby babciu jakbyś mi użyczyła. Zdarść. Zdarść. Nie będzie tyle. Dobra, no to poradzimy sobie bez żurawinki. Nie, mogę trochę dać. Nie, to akurat to tak, żeby było złożone na każdym. To będzie. No to daj babunia trochę w takim razie. No. Oj, i się smył z jabłka. Bo akurat na jabłku oparłem. Masy nie jest może najwięcej, ale coś tam damy radę. Także babciu, jak możesz, to dorzuć jeszcze tutaj troszeczkę. Aaa, sorry, nie widziałem. Nie możemy. No. Trzeba uważać na sierściuńka kochanego. I później tą samą łyżką będziemy nakładać po prostu te ciastka. Jeszcze dobrze wymieszam, żeby wszędzie te kandyzowane owocki, żeby się znalazły. Ani grama tłuszczu. Zdrowe ciasteczka. Potrzebujemy tylko papieru do pieczenia. Jeszcze. I tyle. Papier do pieczenia. Płatki owsiane, banan. Jakiś dodatek. Bang, bang. Pół godzinki i ciacha gotowe. Proszę bardzo, no to babunia, sypuj garstkę małą żurawin. Opa. Tak, żeby wszędzie się znalazły. Chociaż po jednym, żeby się znalazło. Po jednym owocku, żurawinki. Żeby się nie przypalała. O właśnie. Bo kiedyś ja raz spaliłem, ale to były nie żurawina, tylko rodzynki. No mówię wam, to nie było zjadliwe wtedy. Ale wtedy to ja nie nagrywałem. Jakby dużo, to też by się spaliło. No, jest troszeczkę wilgotne to ciasto. Jak na moje oko, to można by jeszcze dosypać troszeczkę tych płatków, ale troszeczkę. Bo nie może być za mokre to ciasto. Bo się nie upiecze. Jeszcze mieszamy, mieszu. W przepisie może chodziło o wysuszenie tego. No bardziej myślę, że tak.
Bo ja się spotkałem z wieloma przepisami, serio. Nie w 15 minutach wysuszenie. Mhm. Może, może. Dobra. W sumie masa już gotowa. Kładziesz? Tak jest. Zaraz się widzimy. Dobra. Tutaj sobie kubki ma akurat, a właściwie babcia mi tutaj rozłożyła właśnie no, ten papier do pieczenia. Wielkie dzięki, babunia. I tutaj przytrzymane kubkiem, który zresztą dostałem od babci. No tak, tak, oczywiście. I teraz jedna łyżka. A może inną łyżeczką? Oczywiście, będzie potrzebna. Formować. Tak, tak, tak. Trzeba formować. Już, już, spokojnie. Oj, przecież ja tu mam, no, szufladę. A nie trzeba. Babunia, nie trzeba. Dajmy sobie radę, proszę bardzo. Myk. Jedna łyżeczka, druga łyżeczka i formujemy. Oj, oj. Płaskie? A, tak, to mają być płaskie ciasteczka. Tu kładzie, gdzie ma być. Nie, no, wiadomo. Ale to nie będą rosły. No właśnie, nie będą rosły, także możemy spokojnie ciasno poukładać. Ciacha, los ciachos. Teraz, oj, tak to kurde nakładam lewą ręką. No, tak to kurde, no bo nie chcę się odkładać tej łyżeczki. I teraz trochę spłaszczyć. Bo się nierówno wtedy upieczy i miejscami będzie zakalec, a miejscami przesuszone. O! Tutaj ta wielka żurawina. No, tutaj mi trochę nie wyszło, ale proszę bardzo. A miejscami po prostu jest za dużo tych owoców. Mhm. Tak być nie może. Bo tutaj się rozpadnie wtedy. I tu jest za mokre, więc trzeba dodać jeszcze. Myk. Zrobimy takie większe ciacho tutaj. Można też oczywiście wyłożyć na całą blachę i wtedy zrobić już batony. Ale ja akurat zrobię dzisiaj ciasteczka i teraz jeszcze przesunę, tutaj spłaszczymy trochę to ciacho, pyk, pyk, pyk. A te akurat owoce kandyzowane, oj, trochę przesadziłem. Dobra. O. Te owoce kandyzowane to pani z zieleniakami doradziła. Bo tak się zastanawiałem, a co by tutaj wziąć do tych ciastek? Bo powiedziałem, że tam ciastka takie owsiano-bananowe chcę zrobić. No i co? I pani mi doradziła, a niech pan weźmie taką mieszankę. A, to na pewno. Tylko, że akurat dzisiaj postanowiłem zrobić w takiej wersji, skoro już mam te właśnie owocki te kandyzowane. Pospiesz się, bo piekarnie się za bardzo nagrzeje. Nie, nagrzeje się, jest termostat? Jest, także także ustawione na razie na 160 mniej więcej. Później przełączymy troszeczkę większą tą temperaturkę. Podkręciłaś. I bardzo dobrze, babciu. Bardzo dobrze. A tutaj jednak położę ciach. Teraz zbieramy tutaj. O. Siup. Bo to tak by było z tym. Mhm. By siedziały w takim cieple. No tak, ale no. Jak mówiłeś, że ta woda na. Na co? W takim gdzieś kółeczku. Nigdy by się nie zagotowało. Tak. Oczywiście, bo tam to jest podgrzewanie. Ale nie, to akurat tutaj masz rację.
A można by też zrobić takie suszone właśnie, żeby przez całą noc chyba suszyć. Ale to jeszcze w niższej temperaturze by trzeba było. Oj, tylko pytanie teraz. Czy blachy starczy? No, brawo ja. Kapnęło. Dupnęło. Trudno. Do tego... A, upadło tam troszeczkę. Upadło troszeczkę tego. Żeby nie rozdeptać. Bo... Nie, nie, to o, tutaj. No wiem. Proszę bardzo. Ścierałam podłogę. Dobra. Cała była. To. Siup. Tomek, do zlewu trzeba. Ja się boję, dobra, że ta blacha trącisz, może spać. Nie, 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 babciu, nie bój nic. Ja mam wszystko pod kontrolą. To już kubek można chyba będzie wziąć. Oczywiście. Siup. I dalej bierzemy i robimy los ciachos. A ja banana zjem. Dobrze. No to proszę bardzo, babunia. Ja mam lek. No to musisz coś tam zjeść. No właśnie. Bo babcia tam akurat do tych niektórych leków musi coś tam zjeść, nawet jak się nie chce. Nie chce mi się chleba, nic. Nic, babunia, nie masz ochoty. Ale powiem ci tak, na takie ciacho to chyba się skusisz, co? Nie, nie wiem, nie wiem. Zobacz. No, mam nadzieję. Ale nie wiem, czy przetrwają do jutra. Nie, no musi. Nie, no musi troszeczkę zostać, bo jutro mam gości. Jutro mam gości i musi parę chociaż przetrwać. Najwyżej babcia gdzieś zamknął przede mną. No, no, no. Tak zrobię. A co to kurde? A, figon! Figon figuruje. No, takiego nie, mamy się jeszcze. On tam przy drzwiach. Ten dywanik. Troszeczkę jakby było tutaj wiesz, bliżej brzegu, to akurat by się zmieściło. O, kuchnia. No. Nie, nie, to tutaj nie trzeba trochę poprawić te. A z drugiego brzegu nie można jeszcze położyć? Z którego? Z którego? Z tego? Ciach. Tutaj troszeczkę poprzesuwam. Nie wiem, czy o tym myślałam. Później nie odkryjemy, jak tak się przesuwa. Nie, nie, nie. To akurat ja już mam opanowane. W miarę. No. Nie, no tutaj Macie dobrze wykombinowałaś. Akurat tutaj się zmieści spokojnie. Ale to takie mniejsze już wezmę. Zrobię o. Tak, bo. No oczywiście. Pyk. Będą takie niesymetryczne trochę. O, tu wyjdziemy. Dzięki, babunia. O, to właściwie na jedno takie duże, albo dwa małe. No nie. O, weźmiemy dwa małe tutaj. Tak? Tak jest. Poproszę, babunia. Dwie niepotrzebne. No właśnie, te jakieś pomarańcze, czy coś. A, to nie ma smaku. A nie wiem, nie wiem, nie wiem, ja tego nie próbowałem właśnie. Jakieś orzechy to na pewno. Orzechy albo coś. Tylko, że za bardzo no, kasą mnie śmierdzę i po prostu dlatego. A, to jest taka wielka. Nie ma teraz owoców. Żurawina. No właśnie. Zimę na chwilę, to ja. Proszę bardzo. Żeby się nie zmarnowało. Nie no. W razie czego można nawet tak na słowo chyba zjeść. No. Dobre. Babciu. Wkładamy. Wkładamy. Dobra, czekaj. O. Tak będziemy wkładać. Tu. Tu. Jest. Dobra, momencik. Nie. Jak to jest? No ja myślę, że tędy.
Że tą stroną. Nie. Dobra. Momencik, zaraz to ogarniemy. Okej. Okay. Ciacha już siedzą. Mamy którą godzinę? 14, a właściwie 13 po. Podkręcamy na 180 mniej więcej. I czekamy. Czekamy, aż się upieką. Do zobaczenia za jakieś 20 minut. Zobaczmy. Jaka temperatura jest? 180. Tylko właśnie. Aż 180? Mhm. Ale wiecie co? Już wiem, dlaczego to się nie piecze. A ten... Termoobieg. Ale to weźmy 170 może, nie? Jak termoobieg. No. No mniej więcej tyle. Nie mam podziałki. Musi być na oko. No dobrze. Dobra. A tutaj jeszcze sosik. Będzie jedzony za chwilę. No i jak? Będą. Dobre. No, to babciu sprawdź. Jeszcze wyłączy jeszcze wcześniej. Tak. Już? No pewnie, bo już rumiane. Okej. Okay. Patrzajcie. Opa. I stała się światłość. Dobra, wyciągamy. No i jak to babcia wygląda? Papier jest dobry do tego. No, bardzo dobry oczywiście. Dobra. Pod spodem. No, pod spodem dobre. Na wierzchu też. Ten akurat to ciacho jest mniej przypieczone, ale to dlatego, że było chyba tutaj bardziej tak z przodu, tu nie? Mhm. No bo nam tak dziwnie piecze. Dobra, to za chwileczkę się no, zobaczymy już. To nie może być takie surowe, jeśli banan... No nie, nie może być. Banan to się... Mhm. Jak mówiłeś, że można jeść na zimno. Ja tak myślę, że można by na surowo, ale wtedy trzeba by odczekać chyba parę godzin, żeby napęczniały te jednak te ziarna. Dobra, widzimy się za chwilę. Okej, okay. I tak się właśnie prezentują te całe właśnie nasze ciasteczka już na tacy metalowej. Jednak trzeba będzie poczekać, aż troszeczkę przestygną. Oczywiście dodam już w opisie, a właściwie w komentarzu dodam, jak smakowały. Także do zobaczenia. Trzymajcie się. Wielkie pozdro. Piona, papatki.